Tak jest? No. Nie dzwoniłam nawet dzisiaj, jeszcze nie używałam. Musiałam się skontrolować. Wracam życie teraz bez telefonu? Chyba nie. Ciężko w tych czasach. To wszystko idzie tak szybko, z postępem, ludzie muszą mieć komunikację ze sobą, no i niezbędny jest ten telefon. No w dzisiejszych czasach już chyba nie bardzo. No na przykład, no może to nie jest jakiś najlepszy telefon, ale to jest na przykład, dzięki temu mam dostęp do internetu, mogę sprawdzać pocztę na bieżąco, informacje. No czyli w dużej mierze na przykład zastępuję laptop lub komputer. O Jezus, nie da się. A dlaczego? Nie da się po prostu. Uważam, że to na pewno ciężko, ale myślę, że da się. Kiedyś tego nie było, no i człowiek żył. Nie da się ukryć, żyło się i się żyło nawet nieźle. Jasne, że tak, jak najbardziej. Wręcz wydaje mi się, że czasami jest to wskazane, żeby odpocząć od wszystkiego. A nawet robię sam tak czasami, wyjeżdżając powiedzmy z rodziną, z tatą przede wszystkim na ryby i nie, w ogóle go nie używam. Chociaż wiem, że młodzież w dzisiejszych czasach nie potrafi sobie tego wyobrazić. Pięć razy będzie. To zależy od dnia. No i tak średnio. No tak, 30-50 razy. A SMS-y? O, to już się na setki liczy. Dzwonię, częściej dzwonię. Znaczy dzwonić nie dzwonię, wolę pisać. No i tak jak kolega mówił, w setkach to się liczy. SMS-ów nie lubię, się przyznam. Jak muszę, to wysyłam, ale nie lubię, bo za długo to trwa. Mi się podoba, jak nie zabieram i cały dzień jak nie dzwoni, to jestem tak szczęśliwy, że to...